Cześć. Twoja twarz brzmi znajomo, już 20. edycja. Ja słyszę Marię Tyszkiewicz, a widzę ciebie jako Beyoncé z piosenką Diamonds. Powiedz mi, ile tyle czasu już minęło, a przepraszam, Rihanna, tak? Boże. Tyle czasu już minęło. Jak ty w ogóle się z tym czujesz, że możesz tutaj wrócić? Bardzo się cieszę. Ja naprawdę uwielbiam ten format. Oglądałam go jako fanka od pierwszej edycji. W 6. udało mi się wystąpić i wygrać, co było w ogóle jakimś szokiem. A to, że mogę tutaj wrócić po latach i znowu zmierzyć się z kolejnymi metamorfozami i wziąć udział z tak fantastycznymi ludźmi, których sama śledziłam, ich występy w tym programie, no jestem przeszczęśliwa. Czy ty sama widzisz w sobie, że zrobiłaś taki progres wokalny i też aktorski poprzez tą różnicę lat, która była między 6. edycją a teraz? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo duży progres zrobiłam będąc w 6. edycji programu. Już wtedy po prostu zauważyłam, że to ogromnie dużo mi dało. Później zawodowo wykorzystywałam to wszystko, czego się nauczyłam, no i rzeczywiście minęło 7 albo 8 lat. I na pewno się rozwinęłam, ponieważ no, pojawiło się kilka fajnych ról w teatrze, które wymagały ode mnie dużego zaangażowania, no i umiejętności. Więc wydaje mi się, że na pewno jestem na jakimś innym etapie w ogóle swojego życia i swojej świadomości scenicznej. No ale to wszystko tak naprawdę zależy od postaci, którą wylosuję, bo bardzo często one są zupełnie odległe od tego, co robię na co dzień. Więc no, zobaczymy. Dostałaś propozycję do 20. edycji. Czy to był telefon i już na przykład wiedziałaś, tak, idę bez wahania? Tak, dokładnie tak było. Dostałam telefon. Oczywiście, że musiałam się później zastanowić, czy dam radę, bo dosyć dużo się teraz zawodowo dzieje i no, program jest chyba najtrudniejszym z tych wszystkich rozrywkowych, telewizyjnych formatów. Musiałam się zastanowić, ale w pierwszym telefonie rzeczywiście powiedziałam tak. No i wiadomo, szczegóły do dogadania, ale ja już właściwie przy 6. edycji pod koniec, jak wyszłam z tego finału po Rihannie, powiedziałam, że wiecie co, ja bym chciała jeszcze kolejne, ja nie chcę stąd iść, ja chcę kolejne 10 odcinków, ja się bardzo dobrze tu bawiłam. No i się spełniło. A myślisz teraz, że uda ci się dotrwać do końca, mając taką konkurencję, no bo są najlepsi z najlepszych? No dotrwam do końca, zobaczymy na jakim miejscu. Na pewno wszyscy się spotkamy w finale, no ale zobaczymy. Właściwie zupełnie o tym nie myślę. Ja nawet będąc na ostatnim miejscu w tym programie czuję się wygrana. Przez ten program przewinęło się chyba około 160 artystów, bo to jest 20. edycja. To niesamowite, że mogę być w tym gronie. Totalnie miejsce, punktacje nie mają znaczenia. Oczywiście mają znaczenie nasze występy, które zostaną w internecie już na zawsze, więc to może być jakaś ewentualnie lekka presja, ale na pewno nie współzawodnictwo z innymi uczestnikami, bo my tutaj się wspieramy na maksa. Każdy czasem jest lepszy, każdy czasem jest gorszy. No nie ma to znaczenia, naprawdę. No właśnie, najważniejsze to, żebyście się super bawili. Ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ wiele osób wie, że jesteś aktorką, działasz w teatrze, ale mimo wszystko masz głos jak dzwon i jest bardzo mocny, jest silny i jest piękny. Dlaczego nie poszłaś typowo w stronę muzyczną, tylko w aktorstwo? No i poszłam w aktorstwo, ale ja gram głównie w musicalach, więc bardzo dużo śpiewam na scenie, a oprócz tego wydałam płytę. To było zaraz po programie, kiedy jedna z wytwórni odezwała się do mnie, czy nie chciałabym czegoś nagrać i rzeczywiście podczas pandemii udało mi się 2 lata chyba po udziale w programie wydać album. Niestety to była pandemia, więc trochę koncertów mi odpadło, ale płyta jest, można słuchać. Jest to zupełnie moja inna twarz. Taka bardziej nostalgiczna, emocjonalna, sensualna czasem. Więc zapraszam, zachęcam do słuchania zupełnie innej Marii Tyszkiewicz. A jeśli chodzi tak o te mocne rzeczy, to w teatrze zdecydowanie się spełniam. I no, czasem jest ciężko, bo to natężenie ilości muzycznych spektakli jest duże, trzeba dbać o głos. W programie również. A jak w ogóle wasza współpraca z Dodą? Bo ja pamiętam, że był taki fragment w twoim życiu, że była ta współpraca, pojawiała się na jej koncertach. A jak teraz by mogło to wyglądać? Myślisz, żebyście mogły nagrać wspólną piosenkę? No, to by było zastanowienie, która jest która. Nigdy o tym nie myślałam. Myślę, że jedna Doda wystarczy. Ja czasem mogę się powygłupiać i pobłaznować. Nigdy nie będę nią, szczególnie mentalnie. Myślę, że się bardzo różnimy. A współpraca jest super. Jakby Doda zawsze była mi bardzo pomocna i dawała bardzo fajne rady, bardzo życzliwa. Zaprosiła mnie na swoje 20-lecie, gdzie wcieliłam się w jej wersję sprzed lat. I tak się rozpoczął jej koncert w Sopocie, jubileuszowy. I tyle. My zawsze się bardzo cieszymy na swój widok. Dobrze, że jej się podobało moje wcielenie się w jej postać. Kochana, a czego ty się najbardziej boisz w tej edycji? Jakiego wyzwania? Na pewno zawsze boję się tych męskich postaci, no bo jednak no, najtrudniej jest złapać mi te niskie, męskie głosy. I bardzo, bardzo chciałabym mieć wylosować takie postaci, które są bardzo kontrastowe, każda jest zupełnie inna. Wiadomo, nie chciałabym robić takich piosenek, które są takie pitu, pitu. Jednak chciałabym się tutaj bardzo wiele nauczyć, odkryć jakieś nowe swoje kolejne strony no i znowu rozwinąć wokalnie. Zobaczymy, jakie przede mną wyzwania. Ale ja się nie boję. W sensie nawet jak mi się coś nie uda, to się nie boję, bo to jest fantastycznie, jest super atmosfera i nie mam czego żałować. Kochana, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za Twoją twarz brzmi znajomo, edycję 20. Mam nadzieję, że zajdziesz daleko. Trzymam mocno kciuki, a przede wszystkim baw się dobrze, bo takiej przygody życia akurat teraz się zdarza drugi raz w życiu, ale może to być już ostatnie, ale życzę ci tego, aby było ich więcej. Dzięki bardzo. Dziękuję pięknie.